Witam szanownego księdza, kłaniam się. Kłaniam się. Poproszę o pas i ruszamy sobie siną dalej. Może nie taka sina. Wzywanie policji dzisiaj do kościoła. To jest dobry kierunek? Ani dzisiaj, ani wczoraj. Mam nadzieję, że jutro też nie będzie dobry kierunek. Ale tak się dzieje. Jak się okazuje, księża dzisiaj, może tak, ksiądz w tym konkretnym przypadku poczuł, że powinien mieć wsparcie w radiowozie, powinien mieć wsparcie w mundurze i kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że młody człowiek wyjmuje hostię, nagle wzywamy najwyższe służby. No jak powiedział rzecznik archidiecezji łódzkiej, zachował się pochopnie, emocjonalnie. Ja bym to powiedział, że po prostu głupio. To jedno go usprawiedliwia, to znaczy to są sytuacje, które zdarzają się bardzo, bardzo rzadko i no być może nie wiedział, jak się ma w tej sytuacji zachować. Tam jest jedno, co przemawia przeciwko niemu, to jest parafia zakonna. I tam tych księży jest więcej, więc jak jeden jest niespecjalnie douczony czy emocjonalnie rozbudzony, to mógłby drugi, trzeci powiedzieć: daj spokój, człowieku, możemy to załatwić w inny sposób. I to wyglądało no po prostu na... Tylko to się wpisuje w pewien kontekst i dlatego też wielu zwróciło na to w ten sposób uwagę. Nie na zasadzie, a jeden ksiądz przesadził z reakcją, tylko to, na co zwrócił też uwagę Tomek Sekielski. Po filmie, po całej dyskusji, która się przewaliła, nikomu w sumie z bohaterów dokumentu o pedofilii w kościele włos jakoś specjalnie z głowy nie spada. Tymczasem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji w kościele, pojawia się tam błyskawicznie policja, jakby księża poczuli, że mają w policji wsparcie. Panie redaktorze, no ci konkretni księża, ja myślę, że gdyby tam był odrobinę mądrzejszy policjant, zresztą ten był, okazał się być dosyć rozumny, dlatego że no nie podjął interwencji, on przyjechał, było wezwanie, on nie wiedział... Człowiek jest wolny. Tak, on nie wiedział, na czym polega problem, do którego go wzywają i ja myślę, że no są takie sytuacje, kiedy jakiś... pod wpływem zaczyna czy demolować, czy grozić uczestnikom liturgii, no to wtedy ja bym się wcale nie dziwił, gdyby wezwano policję, gdyby wezwano straż miejską. Natomiast policjant, jak zobaczył, na czym polega problem, to powiedział, no to nie moja sprawa. No właśnie o to chodzi. No. Tylko ja myślę sobie, choć ksiądz już trochę na początku przyznał, że za duży kaliber był użyty do, ale jednak ta sytuacja, w której, nawet jak czytasz informacje na ten temat, policja w kościele dlatego, że dziecko wyjęło hostię z ust, jest szalone. No, bo taka była sytuacja. Dziecko wyjęło hostię z ust, włożyło do kieszeni. Ksiądz zobaczył, zdębiał, nie wiedział, jak się ma zachować. Normalna reakcja, podchodzę do tego młodzieńca, słuchaj, co zrobiłeś, dlaczego. Myślę, że skuteczniejsza jest jego rozmowa, czyli księdza rozmowa z tym dzieckiem, niż policjanta rozmowa z tym dzieckiem. Tym bardziej, że wie pan, ja, bo wiadomo, te tytuły były właśnie takie, jak pan redaktor wspominał, natomiast ja później doczytałem, przecież to był dzień powszedni. Ile tam mogło być osób w tym kościele? Kilkanaście, no może 20. No więc widać było, że ten chłopiec zachowuje się naturalnie czy nienaturalnie. Przyjął tę komunię, wyjął z ust. W ogóle takie sformułowanie wypluł. No też jest. Widać, że przerysowane. Ale wyjął z ust i można było podejść i powiedzieć: słuchaj, dlaczego? Jeśli by powiedział, tak jak tłumaczył później, że go zęby bolą, no to oddaj przyjacielu i sprawa zamknięta. Natomiast ksiądz zachował się... No zresztą nie on jeden, bo później chyba ksiądz Wachowiak napisał, że on też by wezwał policję, ten ksiądz poznański. I myślę, że takich księży, raptusów, którzy by w takiej sytuacji najchętniej, może Straż Marszałkowską albo jakieś inną służbę. Tak, ona ostatnio jest skuteczna. Tak, natomiast myślę sobie właśnie, jeśli takich księży jest kilku, to pytanie, czy to są raptusy, czy to jest jednak taki moment, w którym oni poczuli, że są w sytuacji więcej niż dotąd nam wolno. Panie redaktorze, ilu jest redaktorów? No, dużo. No pewnie dużo. Księży jest znacznie więcej, 30 tysięcy w Polsce. Jeśli się zdarzą, a zdarzają się niestety alkoholicy, pedofile, zdarzają się raptusi, to jednak, oceniam to bardzo negatywnie, ale to jest jednak margines marginesu, co nie znaczy, że nie należy się odpowiednia reakcja i reakcja
spóźniona rzecznika archidiecezji łódzkiej, ale była jednoznaczna. Ksiądz zachował się niewłaściwie, arcybiskup Ryś zdecyduje, czy wyciągnie jakieś konsekwencje wobec tego księdza. Być może ten ksiądz powie, no nie wiedziałem, no, zgłupiałem, no tak mi się wydaje. Tam ta sytuacja, że tam był szarpany, że był przetrzymywany, też wskazuje na to, że ta wspólnota, bo to jest jakaś chyba sercanie, no widać, że nie potrafili się w tej sytuacji odnaleźć. Ja myślę, że jest jedno dobre w tej sytuacji, że to się wydarzyło. Już wszyscy inni będą wiedzieli, że w takiej sytuacji po pierwsze nie wzywa się policji, po drugie jest się narażonym na to, że biskup wezwie i wyciągnie konsekwencje, po trzecie no trzeba się zastanowić, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Ja miałem podobną sytuację, choć no nie aż taką. Na koniec liturgii, nie na początku, przyszedł jakiś człowiek, pełen kościół ludzi, on usiadł na pierwszej ławce i zaczął bluzgać. Głośno, na cały głos. No i nie bardzo wiedziałem, jak mam zareagować. A z jakiegoś powodu kazanie słyszał? Nie, bo on przyszedł po zakończeniu liturgii, usiadł w pierwszej ławce, widać było to taka. Myślę, że był pod wpływem. Ale załatwili to bardzo kulturalnie parafianie, wstali z ławek i poprosili go, żeby wyszedł, i on z nimi wyszedł. Także, a wyobrażam sobie, że na przykład nie chce wyjść, że zachowuje się agresywnie nadal. No mamy sytuację trudną. Trzeba się uczyć reagować na sytuacje, które są... No, niestandardowe, nie? Dzisiaj, choćby te wcześniejsze moje rozmowy prowadzą do wyborów prezydenckich i do jasnej deklaracji, a właściwie do jasnego wsparcia także ze strony właśnie Kościoła. Czy to jest dzisiaj dobry moment i dobre czasy na to, żeby takie instytucje, wiem, że ksiądz ma do tego duży dystans, myślę o instytucji toruńskiej, ale ona cały czas ma ogromną siłę, namaszczały kandydata na prezydenta? Trzeba pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Prezydenta, parlamentu, senatorów, posłów, burmistrzów nie wybierają dziennikarze, nie wybierają biskupi, nie wybierają tytuły prasowe, wybierają obywatele. I teraz, jeśli znajdziemy sposób takiego rozmawiania z obywatelami, to jest to, o czym pan przed chwilą wspominał, jeżeli chodzi o tego chłopca i o innych wiernych. Jak się nauczymy rozmawiać z tymi ludźmi, to może się okazać, że wszyscy mówili, że stuprocentowym kandydatem jest ten czy tamten, a ludzie wybrali pana Tymińskiego z teczką. No tak było. No więc prawie, że. Znaczy nie mówię o tym, że to jest dla mnie jakiś wzorzec, ale opamiętajmy się, to nie my kreujemy prezydenta Rzeczpospolitej, tylko prezydenta Rzeczpospolitej wybiorą obywatele i oni być może podejmą decyzję tego dnia. Na przekór kościołowi. Tak, nie, tego dnia, kiedy pójdą do urny. Ale to będzie niedziela, a w niedzielę tego dnia można, mimo że cisza wyborcza, użyć ambony do tego, żeby... No i dobrze, i teraz może się okazać, że im bardziej nasz ksiądz proboszcz czy ksiądz biskup namawia, to my będziemy głosować inaczej. A ma ksiądz takie poczucie, że jest w narodzie przekora? Że właśnie im ten Kościół, im niektórzy sądzą, że Kościół ma pozycję niezagrażalną, to zagrożoną, tym większy, zagrożoną, tym większy dystans do niego? Nie wiem. Ja myślę, że my za mało przekonujemy tych wiernych, i tych obywateli, i tych niewierzących, i tych przedstawicieli środowisk LGBT. My mało z nimi rozmawiamy, raczej przemawiamy w ich imieniu, albo bronimy ich, to nie jest dobre. Piętnujemy. Albo piętnujemy, bo tak. To, jeżeli tak. mówimy o LGBT, to raczej jest piętnowanie. Nie? No ale są środowiska, które tych ludzi bronią i ja się chętnie do tych środowisk przyłączam. Natomiast ja mówię, bardziej rozmawiać i na ich temat, i z nimi,
niż ferować wyroki, że ci zachowali się w sposób skandaliczny, niewłaściwy, gorszący. To według mnie do niczego nie prowadzi. Tylko dobrego. Właśnie, bo rozmowa jest fajną drogą prowadzącą do zrozumienia czegokolwiek. Choćby do właśnie zrozumienia, skąd się biorą problemy środowisk LGBT, albo czego one potrzebują. Żeby choćby usłyszeć, że czasami to nie jest Bóg wie jakie prawo, czasami to jest tylko i wyłącznie, choć brzmi to kuriozalnie, szacunek, prawda? Nic tak, więcej. Tak, tak, jak najbardziej. No ale wie pan, no... Ja myślę, że to jest coś, czego uczy nas papież Franciszek. On nie wydaje decyzji dyscyplinarnych, tylko opowiada nam, jak w tej sytuacji on by się zachował, albo jak zachowałby się nauczyciel z Nazaretu. No to, pamięta pan na pewno cały ten tumult po tęczowej zarazie autorstwa arcybiskupa krakowskiego. Te zachowania skandaliczne w Białymstoku, po liście miejscowego biskupa, podczas parady, te kostki brukowe i to opluwanie tych ludzi. I potem nagle wypowiedź niejakiego Konrada Krajewskiego, kardynała rzymskiego kościoła, który mówi, że on na miejscu tych biskupów zaprosiłby uczestników Parady Równości do siebie do katedry. I później tak zresztą sarkastycznie powiedział, co prawda potem pewnie kobiety myłyby wodą święconą ławki, żeby jakoś tę świątynię oczyścić po takiej wizycie, ale było w tym słychać sarkazm, jakąś taką formę ironii, ale kierunek wskazany jednoznacznie, to znaczy z każdym warto rozmawiać. Jeżeli ten ktoś jest agresywny, to się zdarza, ale bardzo rzadko, no to wtedy trzeba powiedzieć stop. No, ale najgorsze jest to, że ci, którzy powinni nauczać, często okazują się tymi agresywnymi, którym należało powiedzieć. Ale z czego to się bierze właśnie? Z niewykształcenia, niewiedzy? Tak jak wspomniał ksiądz o papieżu Franciszku, że właściwie daje pewien kierunek, daje pewien kontekst i mówi, wyciągnijcie z tego wnioski, idźcie swoją drogą. Do tego, żeby pójść swoją drogą, trzeba wiedzy, dystansu i jakiegoś przygotowania. Znaczy... Myślę, że ma pan rację, jeżeli chodzi o środowisko polskich księży, to można o wielu, bardzo wielu przedstawicielach tego środowiska powiedzieć, że są niedouczeni. To braki w pedagogice, w psychologii, w ewangelizacji takiej, najczystszej ewangelizacji, która jest propozycją, a nie egzekwowaniem. Ja słuchałem wypowiedzi rzecznika episkopatu, który reagując na tę sytuację, o której pan wspominał z Bełchatowa, wygłosił taką teologię obecności rzeczywistej Pana naszego Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Tylko zapomniał powiedzieć, to dla nas wierzących jest rzeczywista obecność, a są ludzie, którzy... Opłatek to opłatek. No ale widzi pan, jak się w społeczeństwie, które liczy... kilkadziesiąt, ponad 20 milionów katolików mówi wafelek, ciasteczko, to się tych ludzi troszeczkę dotyka. I ja rozumiem, że dla nas to nie jest świętość, ale mówimy z szacunkiem. Którego oczekujemy później. W obie strony. Wydaje mi się, że trochę nam brakuje takiej kultury rozmowy. I tak jak mówię, ten rzecznik kurii łódzkiej powinien te słowa powiedzieć natychmiast i wtedy przeciąłby te dywagacje, które nikomu nie przysłużyły, bo taka gęba kościoła, który wzywa policję, tak jak pan wspomina. No trochę tak, natomiast to, co ważne, co ksiądz powiedział a propos tego, tak to zabrzmiało, niedouczenie, ale myślę sobie o tym w sposób, powiedzmy, czulszy, że tak jak od nauczycieli wymaga się tego, żeby przechodzili różne kursy, przygotowywali się, reagowali na zmieniające się czasy, tak właśnie wyobrażam sobie, że księża, którzy też mają kontakt z młodym pokoleniem, też, czy w ogóle nie tylko młodym pokoleniem, też powinni za tym czasem nadążać. Jak najbardziej, ma pan rację z tym, że jesteśmy na progu kryzysu, w seminariach duchownych kryzysu w tym roku pojawił też jeżeli się pojawiło kandydatów na pierwszy rok
o 120 mniej niż w ubiegłym roku, to jest o 1/5, no to nam daje taką szansę, że zamiast eliminować tych, którzy się nie nadają, będziemy ich chołubić, żeby czasem nie odeszli w trakcie. No tak, bo nie będzie nikogo. No bo jak, jak ja zaczynałem seminarium, nas było 74, a 54 skończyło święceniami kapłańskimi. A jak dzisiaj przychodzi na pierwszy rok dwóch, to jak jeden odejdzie, to 50%, tak? No to tego drugiego będziemy chołubić tak, żeby czasem, nie daj Boże, nie odszedł. A może właśnie powinien odejść. Może nam powinno zostać w seminarium trzech, ale takich sensownych, do których ludzie będą z całej Polski dzwonić, przychodzić, jeździć, rozmawiać, bo tak jest na przykład z dominikaninem z Łodzi, który jeździ po Polsce, bo potrafi z ludźmi nawiązać kontakt. Tak jest z księdzem Bonieckim, tak jest z ojcem Wiśniewskim. Mają właśnie, coś to jest do powiedzenia. To niesamowite, że i ludzie chcą ich słuchać, mimo że mają koloratkę czasami, ale nie czasami, mają tą koloratkę i to jest i są z tej grupy właśnie, do której jedni mają dystans, a drudzy ich właśnie chcą posłuchać, bo to wcale też nie jest takie oczywiste. Ale oni nie prezentują niczego innego, ale mają sposób prezentowania taki, że nie zraża, że nie odpycha, że nie depresjonuje. Jest więcej tej rozmowy, o której ksiądz wspomniał, prawda? To nie ma narzucania pewnych tematów, nie ma narzucania pewnego światopoglądu, tylko jest po prostu pewien sposób rozmowy, którą łatwiej przyjąć. I warto rozmawiać, tak? Bardzo dziękuję, jak zawsze. Ksiądz Wojciech Lemecki, wszystkiego dobrego.